Hej, Luzap z tej strony Dolerian. Witaj w materiale, który powinien się pojawić jakieś 8 miesięcy temu, ale nie wnikajmy. Powiedzmy, że to jest temat na osobny materiał. Po prostu wtedy nie było aż takich sił i pomysłu, żeby zrealizować ten materiał. Jedynie co, no to wtedy dałem znać w formie zdjęcia na Instagramie, więc jak coś, no to polecam Instagrama, tam czasami się coś fajnego pojawia. Zdaję sobie sprawę, że jest to dość dziwne, ale tak, z powrotem wszystko wpakowałem w karton, żeby ponownie zrobić sobie unboxing i się na nowo na tym nacieszyć. Skupmy się tutaj na tym, co się stało te 8 miesięcy temu, a zaczęło się to tak. Pewnego zwykłego dnia po prostu postanowiłem sobie coś nagrać, próbować. Nagle za sobą usłyszałem jakiś dziwny huk. No, odwróciłem się, patrzę. Jak się spojrzałem, to się okazało, że coś tam jest. Więc pobiegłem, spojrzałem, aż nie dowierzałem. Musiałem pobiec do biurka, żeby przy lepszym świetle dokładnie to obejrzeć. Przy oględzinach tego pudełka docierało do mnie, co to jest. Wtedy też zrozumiałem, że jednak potrzebuję trochę więcej miejsca, więc pobiegłem na tył, na swoją kanapę, gdzie na stole siedziałem to rozłożyć. I gdy otworzyłem, ujrzałem ten blask. Ale to nie był aż taki mocny blask, jak ten drugi blask, który pokazał mi dokładnie, co się w środku znajduje. Wtedy aż mnie zamurowało, dosłownie. Tak na serio, po prostu historia jest dość wąska. No po prostu była okazja przed świętami, się kupiło, się nie wytrzymało, się odpakowało i po prostu się to tak używało. I gdzieś dopiero potem jednak stwierdziłem, że kurde, powinienem chyba ochrzcić tą swoją zabaweczkę, tego swojego nowego członka rodziny. Więc tu już nie przedłużając w tym wstępie, zmykamy na nowy kadr i oglądamy, co tam jest. Oto nowy członek rodziny, czyli Lumix GH5-2, czy raczej Mark 2, bo to jest druga jakby generacja odświeżona samego GH5, która no niezbyt mocno się różni, ale ma parę smaczków, które jednak ułatwiają pracę na nim. Po prostu tak jak już było na stawce, otwieramy i co nam się tu ukazuje? Obrazek, logo, czy raczej nazwa. I na pierwszy rzut oka, co pierwszy nam wita, czyli instrukcja obsługi. Karta gwarancyjna, jakieś tam podziękowania, jakieś reklamy obiektywów, czy to co on tam potrafi, z tego co tak pamiętam, dawno już tego nie przeglądałem, ale to nie za bardzo istotne, znaczy z tych wszystkich jedyne co jest istotne to szybka instrukcja obsługi, która jest w zestawie, która konkretnie mówi jakie karty tam sadzić, ile to tam pracuje, co jakie ustawienia oznaczają, co jak tam na początku, jak zamontować, tam wiadomo obiektyw, to bo to wiadomo, każda marka ma inny tam knif, inne gniazdo i nieważne, skupiamy się na dalszym otwieraniu, tu też mamy jakieś informacje, ale to... Jest to w ogóle polski? Nie ma, bo po co? No to siubi, tada! Co my tu mamy takiego ciekawego? Biorę po kolei tak, jak mi tutaj wychodzi, czyli weźmy pasek, który mamy tutaj w zestawie do szyi. On jest fajny, bo ma ładny haft, jeśli chodzi o logo, ale ze swojego doświadczenia wiem, że one niestety, ale na dłuższą metę noszenia, jeśli aparat jest ciężki, nie są zbyt wygodne, jednak preferuję takie półelastyczne na gąbce, takie trochę grubsze te paski, które no, są wygodniejsze, ale zawsze coś na początek dobrego jest. Zobaczmy, co jest tutaj może schowane. Oczywiście woreczki zapasowe, które nie zapomniałem, z czego one tam były, nieważne. Mamy co? Kabel USB. GH5 generacji drugiej ma to, co nie miała generacja pierwsza, co dużo osób ubolewało, czyli możliwość ładowania po prostu przez kabel USB-C. Czyli po prostu nie trzeba jej wyciągać tego całego akumulatora, podpinać gdzie, tylko można bezpośrednio z aparatu. To prawda, te gniazdo też obsługuje po prostu transfer, więc jedno i drugie, ale samo to, że dzięki temu można normalnie go mieć też podpiętego pod kabel i działać. Co prawda minus taki, że trzeba i tak mieć ten akumulator w nim, ale coś za coś. Samo to, że po prostu nie trzeba kombinować jakichś adapterów, przejściówek. Fajnie, że w końcu to dali. Co tam dalej mamy ciekawego? O, a propos, mamy ładowarkę. Nawet taka fajna, skromna. Fajny bajer z tego, co tak pamiętam, chociaż czekaj, czy jest tutaj? Yeah. Mamy nasz akumulator, który jest trochę inny. Gniazdo niby wygląda tak samo jak w starszej wersji, tylko ma chyba te blaszki dodatkowe tutaj. Tylko nie mam pojęcia, czym one to tam dodatkowo dają. Jakby nie czytałem pod tym kątem, jest trochę mocniejszą baterią. Ma tam trochę więcej tej pojemności i trochę dłużej trzyma. Ale z tych bajerów, co pamiętam, to, że jak się podepnie, na jak ta ładowarka nie jest jakoś podpięta do prądu, to jak się podepnie po prostu akumulator, to automatycznie pokazuje, ile tam stopień jest naładowania. No i gaśnie. Potem wiadomo, trzeba podpiąć pod kabel. I gdzie ja co tu jeszcze ciekawego mam? Co ja tu jeszcze mam? Takie dodatki jak, co jeszcze nie miałem okazji wykorzystać, to są jakby takie sporniki na kable, jak się ma tam dużo jakieś HDMI, dźwięk, słuchawki podpięte, to żeby na przykład nie doszło do złamania, to są takie wzmacniacze, że się po prostu przykręca i to trzyma. Co ja tu jeszcze mam? Angielskie gniazdo, ta? Czy brytyjskie, czy jakie? Fajnie pomyśleli o tym, że dali. Co tu jeszcze mamy? No to nasze, europejskie.
zasilaczek. No wiadomo, tutaj w tym, co mamy w miejscu, no to wiadomo, że to jest nasz korpus, ładnie zapakowany, w szmaciance, elegancki. I oto i on się prezentuje, Lumix GH5-2 z ruchomym dotykowym ekranem. Dobra, idziesz na razie na bok, pobawię się i pooglądamy cię, jak będziesz miała już swój obiektyw, który chyba nam tylko został tutaj. Więc odpakujmy to cudko. I oto i on. Obiektyw 12x60 Leica. Przysłona chyba jest 2.8 najmniejsza. Tak, 2.8 z tego co widzę. Jedna z lepszych obiektywów niż te generacje G. Zestawię w nim co jest. Przysłonka, której nie trzeba kupować. I tyle. Co mamy jeszcze w pudełku? No w sumie już nic. No to nie pozostaje chyba nic innego tutaj, jak po prostu ją złożyć, co nie? I klikło. I oto i on. Pełnej okazałości. Najfajniejsze jest to, że jak masz się właśnie te osłonki zabezpieczające, to je można razem połączyć i się robi po prostu jedna kopuła, która się nie zgubi aż tak bardzo. Z boku mamy gumki, które nam osłaniają całą nasz możliwość podpięcia, gdzie u góry jest na mikrofon, na dole są słuchawki, potem zwykłe HDMI, co też jest istotne, no i USB-C, nie? No i wtedy bierzemy sobie nasze cacko, to się przykręca i wtedy są totalnie takie jakby dostęp do tych wszystkich gniazd, no i chroni to przed wyłamaniem. Co najciekawsze, mogę powiedzieć, tutaj z tych ulepszonych rzeczy, no to wiadomo, podwójna stabilizacja, że sama matryca ma swoją stabilizację, plus jest stabilizacja obiektywu, więc no, można ustawić i mieć naprawdę fajnie płynne. Wiadomo, no bez przesady, jak będzie się tak machało, no to jednak nie będzie tej stabilizacji. Samo to, że jakaś tam jest poprawiona, fajnie, bo właśnie te wykrywanie twarzy czy zwierząt, więc on ma ten swój priorytet, więc nie ma czegoś takiego, że on gdzieś tam nagle będzie głupieć, bo się będzie gdzieś tam rozpraszać. Tu mi się podoba to, że on ma te dwa gniazda na karty SD, które wiadomo, muszą mieć odpowiednią tą swoją prędkość i rodzaj, żeby po prostu móc obrabiać materiał 4K. Fajnie właśnie w tym, bo jedną kartę można mieć tylko na zdjęcia, a drugą tylko na filmy. I to jest bajer. Jako to, że jest to mój pierwszy Lumix, to mogę powiedzieć, że jego podstawowe funkcje, które już tam trochę już swego czasu one mają, tam na poprzednich wersjach, dla mnie są czymś nowym i czymś wspaniałym, dlatego że mój poprzedni aparat no, nie miał tych funkcji, jak na przykład ekran dotykowy, czy też to, że jest ta podwójna stabilizacja, nie? Czy to, że ma dwie karty pamięci, że można w ogóle programować, ma dużo, nie? Jak samo możliwość podpięcia słuchawek, nie? Żeby na żywo mieć odsłuch, co jak tu się dzieje, normalne gniazdo HDMI, co też łatwo bardzo ułatwia mi. No i właśnie ten fakt tego, co mnie najbardziej uszczęśliwia, to to, że mogę go mieć normalnie do streamów czy nagrywania, bo już mam przygotowane do niego stanowisko nad monitorem i tu nie ma tego problemu. HDMI, zasilanie, kurde i się dzieje, można. Cieszę się jak cholera, bo naprawdę już nie czuję takich ograniczeń, nie? Jedynie co mogę chyba dodać, to to, że mogę pokazać ci jeszcze ewentualnie, jak wygląda mniej więcej mój setup do vlogowania, których w ogóle nie ma, może kiedyś się pojawią, jak znajdę na nie dobry pomysł albo jakiejkolwiek chęci. To zabezpieczenie to wiadomo, fajnie mieć jakieś szkiełko UV, nawet najtańsze. Jak się nie ma, to warto zabezpieczyć. Co prawda te szkła w tych obiektywach nie są jakieś tam, wiadomo, delikatne, no ale samo to, że chociaż... No tak jak wspominałem, też wiadomo, fokus jest tu dużo bardziej dopracowany, bo lepiej śledzi twarz, zwierzęta, czy całą posturę, potrafi na dwie osoby śledzić niż jedną, więc mniej się ten fokus gubi, no ale wiadomo, że jak jest mniej światła, to jednak trochę to bardziej świruje, nie umie za bardzo to tam wyprecyzować. Mam też swój taki sposób, gdzie właśnie kupiłem sobie też taką lampkę małą, LED-ową, która jest też RGB, no ale wiadomo, mi chodzi właśnie o głównie podświetlenie. Zwykle mam ją ustawioną 40 albo 35%. Jest ustawiona tak, że świeci na tyle, że jestem w stanie być oświetlony, ale mnie nie razi, więc nieważne czy jest ciemno, czy coś, zawsze to jest na tyle tam, wiadomo, moc, że ta pierwsza osoba, czyli my przed kamerą, jak jesteśmy, co nie? Że jak mamy, no to jednak jesteśmy chociaż tam minimalnie lepiej oświetleni, przez co fokus sobie doskonale radzi. Mam też ten swój mikrofon kierunkowy, który musiałem pokombinować takimi blaszkami. Nie mam pojęcia, jak się to nazywa. Adapterami chyba tak, bo to jednak z jednego na dwa. Ja musiałem kupić takie podwójne, z czego jeden jest taki podkrzywiony, gdzieś tam może się kiedyś przyda. No i musiałem zrobić improwizorkę, żeby jednak trochę jakoś ten mikrofon cały wsunąć do tyłu, bo się okazało, że no jednak trochę te futro czy sam mikrofon robił cień za pomocą tej lampy. Tak się prezentuje. Można dać,
i się kurde bawić. Co prawda moja głowica kulkowa niby jest do 3 kilo, ja mierzyłem, no, cały setup waży prawie 2,5, więc jeszcze się w miarę mieści w tych całych ciężarach, więc jeszcze mi jako ją tu nie zaczął zdychać, ale samo to, że też to będzie musiał w przyszłości pójść trochę na ten wyższy poziom. Ja zdaję sobie sprawę, że niewiele jeszcze powiedziałem o tym aparacie, bo naprawdę ma bardzo dużo funkcji. Można powiedzieć, że te funkcje mnie trochę przerażają, dlatego na razie wiem tylko to, co jest mi potrzebne. Więc wchodzi nowa era na mój kanał. Sorry, że musieliście na ten materiał tyle czekać, sam na niego tyle czekałem. Więc jeśli ten materiał Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić subskrypcji, ewentualnie innego śladu po sobie typu like, bądź tam komentarz. Możesz napisać, co byś chciał też zobaczyć. Zapraszam też do zobaczenia innych moich socjali, bądź kanału streamingowego. Najlepiej obserwuj Instagrama, tam się dowiesz, co się będzie działo. Więc to tyle. Nagrywam. Więc to tyle. Dzięki. Do następnego materiału. Hej. No wejdź. O, to ty. Hej, hej, luza. Witaj w moim pokoju. Właśnie.